Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Rząd uzupełnia zapasy węgla i zapewnia, że zimą surowca w polskich domach nie zabraknie. Tymczasem opozycja przekonuje, że węgla brakuje z powodu zaniedbań partii rządzącej. Politycy Zjednoczonej Prawicy wzywają do zmiany polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która prowadzi do zamykania kopalń. Bezpieczeństwo energetyczne Polski to przodujący temat ostatniego posiedzenia Sejmu. Przy okazji debaty o dodatku węglowym opozycja zaatakowała rządzących. Poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk przekonywał, że rząd wprowadzając embargo na rosyjski węgiel zwlekał z decyzjami, które zapewniłyby Polsce odpowiednie zasoby surowca. Rząd stracił kontakt z rzeczywistością. Przez 3 miesiące pan premier Morawiecki w sprawie węgla w Polsce, wiedząc, że go zabraknie, nie zrobił absolutnie nic. Lewica przekonywała, że rząd PiS doprowadził do największego po 1989 roku kryzysu energetycznego. Posłowie Polski 2050 winili rządzących za rosnące ceny surowca. Odkąd rząd zabrał się za regulowanie cen węgla w Polsce, import węgla do Polski przyhamował, a ceny węgla wzrosły. To jest bilans dotychczasowej działalności rządu. Wicepremier Jacek Sasin przypomniał, że to politycy opozycji od lat popierają politykę klimatyczną Unii Europejskiej, ukierunkowaną na odchodzenie od węgla. Wy nas atakujecie przez 7 lat, że rzekomo zbyt wolno odchodzimy od węgla. Przecież to wy cały czas mówiliście, że powinniśmy od węgla odchodzić natychmiast, że trzeba zamykać kopalnie jak najszybciej, że trzeba tylko i wyłącznie odnawialnych źródeł energii. Wicepremier wyraża nadzieję, że skoro teraz opozycja stała się obrońcą węgla, to będzie wspólnie z PiS-em walczyć w Brukseli o rezygnację z zapisów Zielonego Ładu. Ten Zielony Ład nie spowoduje obniżenia temperatury na świecie, a wręcz przeciwnie, spowoduje biedę wśród wielu mieszkańców Europy. Wskazuje politolog dr Piotr Gawryszczak. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że Polska, rezygnując z rosyjskiego węgla, przestała płacić na rosyjską machinę zbrodni. Szef rządu zapewnia, że od początku marca trwa import węgla z innych krajów. Będzie zwiększane wydobycie węgla tutaj w Polsce, w polskich kopalniach. Ma być nadpodaż, ma być nawet nadprodukcja tam, gdzie ta produkcja jest możliwa, i po prostu nadmiar. Poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny zauważa, że zwiększenie krajowego wydobycia jest procesem czasochłonnym. Mówi się, że otwarcie nowej linii w kopalni to jest nawet rok, półtora roku. Tylko że my nie wiemy, czy te kłopoty z węglem są tylko na tą zimę. Jeśli się myśli o energetyce, to myśli się o roku 10, 15, 20. Solidarna Polska od dawna sprzeciwia się likwidacji polskiego górnictwa. Polska musi otwierać nowe kopalnie, sprzeciwiając się unijnym zakazom. Musimy również wypowiedzieć podatek tak zwany ETS unijny. Nie ma żadnych podatków. Od dzisiaj nie ma żadnych podatków unijnych na ochronę środowiska, kiedy ludzie nie mają co do pieca włożyć. Część państw Unii Europejskiej powraca do energii z węgla. Niemcy sięgają nawet po bardziej szkodliwy dla środowiska węgiel brunatny, o czym mówi minister gospodarki Niemiec Robert Habeck. Oprócz węgla kamiennego, którego rezerwy są już wykorzystywane od 1 października, uruchomimy także rezerwę węgla brunatnego. Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk zaznacza, że rosyjski szantaż energetyczny pokazuje bezsensowność Zielonego Ładu. To czas na poważną rozmowę na poziomie Rady Europejskiej, która decyduje o kształcie miksu energetycznego. Można realizować inwestycje związane z odnawialną energią. To oczywiste, cały świat próbuje to robić, ale jeżeli będziemy to robili, to jednocześnie musimy mieć stabilne źródła energii, którym mogą być węgiel, gaz i atom. Europoseł wskazuje jednak, że zmiana unijnej polityki może być trudna. Po stronie Komisji Europejskiej nie widać bowiem chęci rezygnacji z Zielonego Ładu. W Katowicach odbyły się centralne obchody święta policji. W uroczystości wzięli udział między innymi prezydent Andrzej Duda oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Tegoroczne główne obchody święta policji były okazją do uczczenia setnej rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego oraz 103. powstania Policji Państwowej. Ci wszyscy, którzy stanowią i tworzą polską policję,
wykonują zadanie, które zawsze rozumiałem jako jedno z najważniejszych dla trwałości bezpieczeństwa państwa. Podkreślał w czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda. W ostatnim czasie zadanie to funkcjonariusze policji wykonują współpracując ze Strażą Graniczną oraz żołnierzami Wojska Polskiego. Wszystkie służby w naszym kraju zdają egzamin ze skutecznego działania, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. To wy razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, razem z żołnierzami Wojska Polskiego, ramię w ramię, obroniliście integralność naszej wschodniej granicy, naszej granicy z Białorusią. To wy od pierwszych godzin wojny w Ukrainie byliście na granicy. Polską policję czeka także modernizacja. Dzięki ustawie modernizacyjnej do formacji trafią znaczące środki. To była ważna decyzja rządu, decyzja zatwierdzona przez parlament. 10 miliardów złotych na służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych przez najbliższe 4 lata będzie zainwestowane. 6,5 miliarda na polską policję. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopnie generalskie oraz odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom policji. Również absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odebrali nominacje na pierwsze stopnie oficerskie. Rocznicowe obchody zakończyła defilada pod oddziałów policyjnych. Zawsze gotowi, zawsze blisko. To zawołanie przyświeca żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś kolejni terytorialsi złożyli swoją przysięgę. Uroczystości odbyły się między innymi w Ełku. Wojska Obrony Terytorialnej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Terytorialna służba wojskowa jest dla mnie taką alternatywą połączenia właśnie pracy zawodowej z możliwością służby w wojsku. Jest to dla mnie żołnierska przygoda. W Ełku żołnierze WOT-u są obecni już od 5 lat, mówi dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Jarosław Kowalski. Mamy w szyku ponad 3000 żołnierzy. Jesteśmy na etapie formowania kolejnego 5. batalionu piechoty. Obecnie trwa gromadzenie sprzętu i ludzi, mówi dowódca 44. Batalionu Lekkiej Piechoty w Ełku, major Paweł Supiński. Batalion będzie przede wszystkim służył Ełczanom, okolicznym miastom, czyli tutaj mam na myśli przede wszystkim Ełk, Pisz i Olecko. Dziś w Ełku 80 ochotników 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Na służbę w Wojsku Polskim otrzymali także błogosławieństwo. Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Żołnierze zasilą szeregi 5 batalionów lekkiej piechoty na Warmii i Mazurach, w Olsztynie, Ełku, Braniewie, Morągu i Giżycku. Dzięki waszej służbie nasze małe ojczyzny będą bardziej bezpieczne i odporne na wszelkie zagrożenia, podkreślał pułkownik Jarosław Kowalski. Wojsko potrzebuje takich ludzi jak wy. Waszym podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie bezpieczeństwa regionu, w którym mieszkacie. Zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i sytuacji kryzysowych czy klęsk żywiołowych. Macie chronić lokalną społeczność, służyć i wspierać, pomagać. Bo taka jest właśnie misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest zawsze gotowi, zawsze blisko. Jesteśmy blisko społeczeństwa, w związku z tym ta współpraca ze społeczeństwem, z organami administracji samorządowej, państwowej jest podstawą naszej służby. Mówiła dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku podporucznik Agnieszka Pasko. Żołnierze WOT-u, jak sami podkreślają, rozumieją odpowiedzialność, jaka spoczywa na ich barkach. Jesteśmy tu, bo mocno wierzymy w nasz kraj. I jesteśmy gotowi z całych sił go bronić. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślał, że Wojsko Polskie stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dlatego to bardzo dobra wiadomość, że kolejni żołnierze przystępują do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wskazywał, że celem polskich władz jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Realizujemy konsekwentnie ten proces, zwiększając liczebnie Wojsko Polskie, wyposażając Wojsko Polskie w nowoczesną broń,
To jest dynamiczny proces, który znacząco przyspieszył, dlatego że mamy ustawę o obronie ojczyzny, mamy fundament finansowy, który pozwala nam na właśnie takie działania. W przyszłym tygodniu resort obrony podpisze kolejną umowę na zakup sprzętu. Tym razem będą to czołgi i armatochaubice z Korei Południowej. Są prowadzone także rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmami koreańskimi w sprawie produkcji czołgów. Pierwsze ich egzemplarze miałyby zostać wyprodukowane w Korei Południowej, a kolejne w Polsce. Z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynika, że w domach jednorodzinnych na wymianę czeka niemalże 3 miliony kopciuchów. Mieszkańcy poszczególnych województw mają różne terminy na wymianę źródła ogrzewania. Jeśli tego nie zrobią w wymaganym terminie, czekają ich surowe kary. Pomimo, że w ciągu ostatnich 7 lat liczba kopciuchów w polskich domach zmniejszyła się około 850 tysięcy, to problem smogu nad naszymi głowami nadal pozostaje nierozwiązany. W walce z nim mają pomóc uchwały sejmików wojewódzkich, które nakazują wymianę starych pieców na niskoemisyjne. Pierwszym województwem, które wprowadziło zakaz używania kopciuchów, był Śląsk, przypomina minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 55%, czyli największy udział, najmniejszy udział tych kopciuchów wśród kotłów na paliwo stałe. Zaskakująca informacja, czyli mamy dużą emisję w postaci elektrowni, które są na Śląsku, a jednocześnie jeśli chodzi o niską emisję, to najniższy udział procentowy. Wymianę pieców zakończono w Podkarpackiem. Do końca tego roku mieszkańcy łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego będą musieli pozbyć się starych pieców, które nie spełniają norm emisyjnych. Kopciuchy, największa liczba zainstalowanych wśród województw, no mazowieckie, ale jest to liczba bezwzględna. Czasu pozostało niewiele, zauważa zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Urszula Pawlak. Na terenie województwa mazowieckiego do wymiany jest 632 tysiące kotłów, z czego 622 tysiące to są kopciuchy. Z danych, które zebraliśmy na dzień dzisiejszy, wynika, że 22% zostało wymienionych kotłów. Z podobnym problemem mierzy się również Małopolska. Choć miasto Kraków całkowicie wyeliminowało kopciuchy, to w pozostałych częściach województwa problem nadal istnieje, informuje wiceprzewodniczący Krakowskiej Rady Miasta Michał Drewnicki. Są oczywiście regiony, gdzie ze względów albo na duże ubóstwo i pewne problemy też formalne, czy też z drugiej strony brak firm, które wykonałyby taką usługę, no tam pewne opóźnienia mogą występować. Koszty wymiany pieca zaczynają się od około 5 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Aby wspomóc właścicieli domów, rząd wprowadził m.in. program Czyste Powietrze, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do zakupu nowego pieca można otrzymać dofinansowanie nawet w wysokości 60% jego wartości. Pomimo wsparcia finansowego przeciętnej rodziny nie stać na wymianę kopciucha, podkreśla ekonomista dr Artur Bartosiewicz. To nie jest tak, że Polacy zarabiają ogromne pieniądze. Wartości pozyskiwane do gospodarstw domowych pozwalają na przeżycie miesiąca, ale na inwestycja to jest jednak inwestycja, bo tutaj mówimy o kilku tysiącach. Przy obecnej inflacji tego typu inwestycje mogą znacznie nadwyrężyć domowy budżet. W celu uzyskania informacji na temat terminu bezwzględnego usunięcia kopciuchów i o ewentualne wsparcie finansowe należy udać się do swojego urzędu gminy lub miasta. Osoby, które po terminie nadal będą wykorzystywać kopciuchy, mogą zapłacić nawet do 5 tysięcy złotych kary. Świat potępia rosyjski atak na port morski w Odessie. Kreml podważył w ten sposób podpisane wczoraj porozumienie w sprawie wznowienia eksportu zboża. To dowód, że Rosja gardzi prawem międzynarodowym, ocenił szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Pod nadzorem ONZ Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie eksportu zboża. Dokument miał gwarantować bezpieczne korytarze do trzech czarnomorskich portów. Od pierwszego dnia inwazji na pełną skalę Rosja robiła wszystko, aby nie tylko zamknąć dostęp Ukrainy do morza, ale zniszczyć sam potencjał naszego eksportu, infrastrukturę portową, nasze koleje, magazyny i silosy. Nie pozwolimy na to. Nie minęły 24 godziny i Rosja podważyła podpisane w Stambule porozumienie. Porozumienie, które miało uchronić świat przed widmem światowego kryzysu żywnościowego. Wróg zaatakował odeski port morski pociskami manewrującymi typu Kalibr. Dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza, a dwie trafiły w obiekty infrastruktury portowej.
po ataku na Odessę. Ukraina apeluje o więcej broni i sankcje na Rosję, bo tylko to może zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe. Kolejny pakiet pomocy wojskowej zatwierdził prezydent Joe Biden. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 4 wyrzutnie rakietowe HIMARS, 36 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej oraz 580 dronów. Niezwykle ważna, potężna broń uratuje życie naszych żołnierzy, przyspieszy wyzwolenie naszej ziemi od rosyjskiego agresora. Wyrzutnie HIMARS, które są teraz na wyposażeniu armii ukraińskiej, zmieniły charakter wojny. Liczba rosyjskich ostrzałów spadła 5-6-krotnie, przekazał doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Wcześniej pozycje ukraińskie były ostrzeliwane artylerią różnego kalibru w ilości nawet 50 tysięcy pocisków dziennie, gdyż łańcuch logistyczny pozwalał siłom rosyjskim na łatwe dostarczanie pocisków do ataku. Teraz systemy HIMARS umożliwiają uderzenie w ośrodki logistyczne i magazyny amunicji, co od razu wpłynęło na spadek ostrzałów na wschodzie i południu kraju. 13 rakiet spadło na miasto Kropywnicki w środkowej Ukrainie. W Chersoniu Ukraińcy próbują odciąć Rosję od zaopatrzenia. Pod pretekstem pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej Rosjanie podstępem umieszczają w ciężarówkach amunicję. Dziś rano, jak zwykle z chirurgiczną precyzją, siły zbrojne Ukrainy uderzyły w most Darivski przez rzekę Ingulec. Kluczowy most dla Rosjan, bo przez niego dostarczali broń do Chersonia. Tymczasem w Charkowie po intensywnych ostrzałach trwa zbieranie dowodów w sprawie ludobójstwa. Zbieramy dowody, które zostaną przekazane do prokuratury i Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa. Wykorzystane zostaną w procesie przeciwko Federacji Rosyjskiej, oskarżając ją o ludobójstwo ludności cywilnej Charkowa. Organizacja Human Rights Watch dotarła do kilkunastu mieszkańców obwodów chersońskiego i zaporoskiego, którzy byli torturowani przez siły rosyjskie. Według organizacji celem takich działań jest zastraszenie mieszkańców, by ci pogodzili się z rosyjską okupacją. Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Agencja Fitch oczekuje, że w 2022 roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 5,5%. Wskazuje na znaczący stopień odporności na efekty pandemii i wojny na Ukrainie. Analitycy spodziewają się hamowania wzrostu w drugiej połowie roku, kiedy wysoka inflacja i słabnący popyt zewnętrzny wpłyną na konsumpcję, inwestycje i eksport. Fitch, który potwierdził rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, przypomniał, że nasz kraj jest w mniejszym stopniu na tle Unii Europejskiej narażony na kłopoty z dostawami energii. Analitycy zwracają uwagę na poważne inwestycje infrastrukturalne w tym obszarze, jakie były prowadzone w ostatnich latach. Dostrzegają obecność Baltic Pipe i nowych interkonektorów. Już teraz ich zdaniem nie widać negatywnych efektów odcięcia Polski od dostaw rosyjskiego gazu. Według resortu finansów Fitch zwraca uwagę na stosunkowo niski polski dług publiczny w porównaniu do państw z podobnym ratingiem. Dodaje, że podniesienie oceny będzie możliwe w przypadku trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB, któremu będzie towarzyszył trwały wzrost gospodarczy. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. O ile sobota w wielu regionach była bardzo ciepła i gorąca, to miejscami pojawiły się gwałtowne burze. Jutro będzie spokojniej, ale nadal pochmurnie. Szczęść Boże, Marta Sulej. Czas na prognozę pogody. Zapraszam. Nadchodząca noc na wschodzie oraz południowym wschodzie będzie deszczowa. Miejscami silniejsze opady połączą się z burzami. Jednak z biegiem nocy ta deszczowa strefa będzie odsuwać się za naszą wschodnią granicę. Słabszy deszcz możliwy jest także na wybrzeżu. Na termometrach od 11-13 stopni na Pomorzu, północy Wielkopolski i ziemi lubuskiej do 17-18 na wschodzie oraz południowym wschodzie kraju. A niedziela zapowiada się pochmurnie. Nad całym krajem rozwinie się sporo chmur kłębiastowarstwowych, ale tylko na północnym wschodzie popada deszcz. Termometry wskażą od 18-20 stopni na północy do 26-28 na południu. Wiatr będzie słaby i powieje z północnego zachodu, a ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W poniedziałek na przeważającym obszarze dominować będzie słońce, a nieco więcej chmur we wschodniej połowie naszego kraju. W całej Polsce jednak bez opadów. Na zachodzie
wschodzie i południowym zachodzie oraz w Wielkopolsce. Po południu pojawi się upał do około 33 stopni. Najniższa temperatura na Podlasiu oraz Suwalszczyźnie około 24 stopni. A kolejne dni także będą ciepłe, ale deszczowe. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Z Panem Bogiem.